Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym dla Was zrobić coś pysznego, pyszne danie i bardzo szybkie danie. I to będzie omlet z owocami. Oczywiście to danie jest bardzo szybkie do zrobienia i to danie jest daniem uniwersalnym, ponieważ możemy jeść na obiad, na kolację, na deser, tak samo jak pierożki na przykład owocowe. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie na to danie. Dlatego teraz zapraszam Was bardzo serdecznie. Omlet do zrobienia 2-3 minutki. Usmażyć może z 5 minut. W międzyczasie truskaweczki robicie i pyszne danie już jest zrobione. Ostatnio się pytałam mojej koleżanki tutaj z Jugosławii, czy ona zna omlet, czy je omlet, czy jadła, czy robi omlety. Ona do mnie mówi, a kla, Pfannkuchen, czyli naleśniki. Nie, omlet to nie są naleśniki. To jest kształt, można powiedzieć, naleśnika, ale to jest całkiem inny rodzaj ciasta i dużo, dużo lepiej smaczny, przynajmniej dla mnie. A Wy przekonajcie się, czy rzeczywiście tak jest. Na parę rzeczy trzeba uważać. Macie już różnego rodzaju omlety z pieczarkami, królewski ten, cesarski, austriacki. W Austrii to omlet to jest po prostu jakby danie na co dzień, tak u nas w Polsce bigosz czy pierogi, a więc tam omlet to już jest coś bardzo normalnego i wskazane na każdy deser, albo nawet na obiad, albo na kolację. A więc jak sobie życzymy. Dlatego teraz zapraszam Was na inną opcję, omlet z truskawkami, świeżymi owocami. Musimy na parę rzeczy uważać, żeby on nam dobrze wyszedł i żeby był smaczny. Bo jeżeli nie będziemy na to uważać, to nam się coś przytrafi złego i będzie gorzki i nie będzie Wam smakował. Dlatego zapraszam Was teraz bardzo serdecznie i teraz Wam pokażę, jak to idzie po kolei. A więc teraz zabieram się do przygotowania sobie tych truskawek. I teraz mam tutaj te truskaweczki, około 5 kg. Przebrać trzeba zawsze, bo niektóre są spleśniałe, trzeba wyrzucić, bo Wam zepsuje cały smak później tego dania. I dopiero teraz możemy sobie odszypułkować i oczywiście możemy sobie rozdrobnić na małe kawałki, plasterki, jak sobie życzycie. I do tego dam tylko i wyłącznie łyżkę cukru. I wtedy wymieszam to. Można dać troszeczkę soku z cytryny, jak ktoś lubi. Ale proszę najpierw spróbować, bo jeżeli są bardzo kwaśne, to będzie za kwaśne Wam. Jeżeli mamy na przykład jakieś mango, możemy dać na przykład mango albo troszeczkę jagód i to sobie stoi i czeka na omleta. I teraz, co jest bardzo ważne, musimy oddzielić białko od żółtka. To jest bardzo ważne. I dajemy osobno. I starać się bardzo koniecznie, żeby Wam się dobrze rozdzieliło, żebyście nie mieli w białku żółtka. Odwrotnie może być. Do tego daję łyżkę cukru, odrobinkę cukru waniliowego, może nawet nie całej pół łyżeczki, żeby nie było za mocno tak waniliowo-cukrowe, żeby nie było za mocno waniliowe i szczypta soli, tyle ile wejdzie Wam tutaj. I na razie to tyle, zaczynam teraz miksować i miksuję. Proszę zobaczyć, ubiło się już. Tak wygląda ubite. I teraz do tego wlewam już te żółtka. I wiecie, co ja robię? Mieszam, ale tym mikserem jakby, nie łyżką, nie widelcem, ale tym mikserem, ale już nie utrzepuję jakby, tylko mieszam. Widzicie? To jest bardzo ważne, bo wtedy Wam się to równomiernie rozmiesza.
i nie opadnie automatycznie. Tak wygląda. I teraz do tego trzeba dodać mąkę. Pszenną ja daję. A wy możecie dać również jakąś tortową. I ile tej mąki? A więc powiem wam tak. Ja daję przeważnie, jak 5 jajek, to daję 5, a nawet 6 łyżek. 3, 4, 5. Zależy, czy czubate, czy nie. Tu nie chodzi o te pół łyżki. Tak czy tak wam się ładnie upiecze, czy usmaży. I również mąkę również nie uczepuję, tylko mieszam. Widzicie? To musi być wszystko mieszane. Bo jeżeli byście to teraz miksowali, to by wam posiadło. To, co jeszcze można dać, to z łyżkę wody mineralnej, ale gazowanej. Tylko i wyłącznie gazowaną. To mamy z gazu. Możemy dać z łyżkę. I proszę zobaczyć, to już jest gotowe. I teraz przechodzę z kamerką na kuchenkę. I teraz wlewam olej, żeby wam pokazać. Raz. I łyżki starczy, a po drugiej stronie możemy dać masełko. Patelnia jest na 3,5, tutaj na 4, a więc większe nawet na 5. I to drugie również na 5 teraz, żeby mi się rozgrzała bardziej. I teraz wlewam już to ciasto na omleta. Na jedno daję troszeczkę więcej, a na drugie troszeczkę mniej. Na drugie troszeczkę mniej. Możemy dać porówno oczywiście, nie widzę problemu. I teraz rozprowadzam to troszeczkę. I to około 1,5 do 2 cm jest wysokie. Proszę zobaczyć, tutaj mam na 5. To tu zmniejszam na 3 jeszcze teraz po wylaniu i tutaj na 3. Ono musi nam na wolnym ogniu jakby dochodzić. Się ścinać jakby to białko musi teraz. To jest bardzo ważne. Ten moment, teraz tym całym, można powiedzieć, omlecie jest najważniejszy, żeby dopilnować właśnie tego omleta, że się nie spalił. Tu wstawiamy na 5 minut. Tutaj mam kwaśną śmietanę, szmand, 24%. I ja sobie tutaj daję około 100-150 gram. Tutaj musi być kwaśna śmietana do tego, najlepiej. Możecie dać też z bitą śmietaną, ale to dobrze będzie pasowało, że to jest troszkę słodkie, to jest troszkę kwaśne, a więc proszę zobaczyć, około 150 gram, tutaj jest 200 chyba. Owinkę waniliowego z pół łyżeczki. Pół łyżki cukru i z tego robię taki sosik, mieszam. To jest, będzie gotowe. Kto nie chce cukru waniliowego dawać, to już nie musi. Z boku już musimy sobie zajrzeć. Proszę zobaczyć, on już jest taki rumiany, widzicie? I on już zaraz będzie dobry. I musimy go zaraz obrócić na drugą stronę. I to jest też ten moment bardzo ważny. To, co teraz już mogę dać po boku, to jest po łyżce masła. Wtedy nam tutaj z boku będzie fajniej odchodziło od patelni. 5 minut mija i tutaj również. A więc omlet będzie zaraz gotowy. I teraz najważniejszy moment, obrócenie sobie właśnie tego omleta. A o co chodzi? Już coś jest nie tak, widzicie? Ta kuchenka denerwuje. Już. Do obrócenia sobie tego omleta. Proszę zobaczyć, jak pięknie się usmażył. To jest bardzo ważne. I teraz tego też obracam szybko.
Już. Proszę zobaczyć, również ten się pięknie upiekł. Widzicie? I on tutaj na tej patelni może jeszcze z minutkę. Nastawimy jeszcze z minutkę. I ono sobie troszeczkę tak się zarumieni na tym maśle. To jest bardzo ważne. I zaraz wyciągamy. I teraz pokazuję Wam, jak wygląda z tej drugiej strony, a więc proszę zobaczyć, ładnie usmażony. I teraz pudrujemy. I teraz kładziemy na tą śmietanę. Możemy też złożyć na pół, jakbyśmy chcieli. Jeżeli by nam tam się na przykład połamał, to składajcie na pół i dopiero śmietanę, czy przypudrujcie i dopiero owoce. A więc rozkładam. I proszę zobaczyć, truskawki puściły już sok. Przez ten czas, jak się usmażył omlet. I polewamy tym soczkiem od truskawek. A na to wykładamy już truskawki. Zobaczycie, że to będzie naprawdę pycha. Pycha na szybko, można powiedzieć. I możemy na przykład przyozdobić sobie troszeczkę mango albo na przykład jakimiś innymi owocami. Jak już, tak już wygląda ten omlet na szybko ze śmietaną kwaśną, z owocami, z truskawkami albo innymi, albo zmieszanymi. Zapraszam Was bardzo serdecznie. I jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Dziękuję bardzo i do widzenia. Zrobię zdjęcie i wstawiam do internetu wkrótce. I teraz spróbuję, jak to smakuje. Coś pysznego. Nachylę się Wam, powiem, że super. Zapraszam do zrobienia, naprawdę pyszne.